Martyna, ja ci zazdroszczę jako dziennikarz i pewnie wiele osób ci zazdrości, bo ty lubisz to, co robisz, robisz to z pasją, to jest twój zawód, jesteś w czepku urodzona. Wiesz co, nie wiem, czy jestem w czepku urodzona, czy jestem po prostu diabelnie uparta i konsekwentna, bo nie powiem, że wymyśliłam sobie taki scenariusz na życie, bo on mnie bardzo zaskoczył, jest lepiej niż mogłabym przypuszczać, ale rzeczywiście okazuje się, że najlepszym sposobem na odniesienie sukcesu, na bycie człowiekiem szczęśliwym jest robienie tego, co się naprawdę kocha, w co się wierzy. Tak jest w moim przypadku i często jak ktoś mnie pyta, jak tam moja praca, to sobie myślę, w ogóle, czy ja mam pracę? Nie, no to jest moja pasja. Aha, no tak, ale jeszcze mi za to dodatkowo płacą, czasem przynajmniej. Ale nawet gdyby mi nie płacili, to bym to robiła. Po prostu rzeczywiście uwielbiam to, co robię i myślę, że widzowie i czytelnicy moich książek to doceniają, że to po prostu widać. I podkreślam z mocą, że można w tej szalonej branży, jaką jest branża medialna, osiągać sukcesy na swoich własnych warunkach, że naprawdę nie trzeba się podporządkowywać, nie trzeba iść na tak wiele kompromisów, jak to się czasem o tym słyszy. Można być sobą, można po prostu być sobą i robić swoje. I ja się to staram robić. I za to jest ten Wiktor. Za to jest ten Wiktor, wydaje mi się, bo to też taka szczególna kategoria, prawda? Bo osobowość roku to jest właściwie nagroda nie za coś konkretnego, tylko za to, jakim się jest człowiekiem, jaką się pokazuje postawę życiową. To jest też taka nagroda, która szalenie zobowiązuje, bo wydaje mi się, że szczególnie dla młodych ludzi osoby, które odbierają te nagrody, powinny dawać przykład, jak żyć zgodnie, uczciwie, etycznie i no i właśnie, jak być sobą. Co zrobiłaś najbardziej niebezpiecznego w życiu, czego dzisiaj byś już nie zrobiła, nie powtórzyła? Słuchaj, było bardzo dużo takich rzeczy, które zrobiłam i które były dość szalone. No pamiętam na przykład jak na rajdzie Dakar skręciłam samochodem wyjeżdżając prosto na pola minowe i nieco ryzykując. Wtedy jeszcze nie miałam dziecka, to było inaczej. Ale było kilka naprawdę szalonych i zwariowanych wypraw. Tylko wiesz co, no, młodość ma też swoje prawa, to jest tułańska fantazja, pewne rzeczy się robi, bo człowiek ma trochę mniej wyobraźni albo wydaje mu się, że jest nieśmiertelny. Ale no dzisiaj z perspektywy czasu jestem cała zdrowa, okazuje się, że warto było. Natomiast myślę, że taką w ogóle najbardziej szaloną rzeczą, jaką zrobiłam, to było wymyślenie sobie tego mojego w ogóle konceptu na życie i tego, żeby jeździć na krańce świata, żeby pokazywać ludziom inne kultury. A wierz mi, że kiedy zaczynałam, to nie było tak oczywiste jak teraz i wiele osób naprawdę nie dość, że nie wróżyli mi sukcesu, to w ogóle uważali, że jestem szalona i że to się nigdy nie sprawdzi. Otóż się sprawdziło. Zdecydowanie tak. Rally Dakar jest bardzo niebezpieczną imprezą, co mieliśmy ostatnim razem, prawda, kiedy zginął nasz kierowca, rajdowiec. Ale ja myślałam, że powiesz coś o górach. No w tych górach to tak nie za bardzo. Ja wiem, że też miałaś tam ostre sytuacje. Słuchajcie, no, oczywiście, że góry bywają niebezpieczne, natomiast czy to nie jest tak, że życie jest niebezpieczne? Że w ogóle już samo wyjście z domu jest jakimś ryzykiem? Ja myślę, że co komu pisane. Tego spotka. O, w tym sensie to ja jestem w czepku urodzona, wiesz, rzeczywiście chyba mam trochę farta, ale mam też trochę wyobraźni, dzisiaj już popartej doświadczeniem, więc nie czuję, żebym robiła coś szalenie niebezpiecznego, raczej czuję, że spełniam marzenia. Okej, dobra, obarczone są małym stopniem ryzyka, ale warto. Czy żałujesz swoich początków Big Brothera? Na przykład. O nie, nigdy bym nie powiedziała, że czegokolwiek w życiu żałuję, a tym bardziej takiego początku, który był niesamowitą lekcją, naprawdę. Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy wymyślaliśmy telewizję, tak? My ją po prostu tworzyliśmy. To nie było tak, że była jakaś koncepcja. My robiliśmy doświadczenia na własnym organizmie. Ja się bardzo cieszę, że mam takie doświadczenie. Naprawdę dzisiaj myślę, że po takiej szkole niewiele rzeczy jest w stanie mnie zaskoczyć. A poza wszystkim, ja naprawdę dostałam ogromną szansę od prezesa Mariusza Waltera, który
uwierzył we mnie, który jako pierwszy się na mnie poznał, który pozwolił mi być sobą i robić te wszystkie szalone rzeczy. A po drodze było wiele rzeczy, które zrobiłam, których być może dzisiaj bym nie zrobiła. No właśnie, na przykład pamiętam sesję w Playboyu. Wiesz co, sesja dobra jak każda inna. Na tamten czas, wtedy, wydawało mi się to dobre i słuszne, a dzisiaj niczego nie żałuję. Absolutnie niczego w swoim życiu nie żałuję. I chyba bym niczego nie zmieniła.